Była to też właściwie tak, jak gdyby antagonizm do Polaków, bo gro prawie że ćwierć miliona jednak Polaków tutaj pozostało po wojnie. Niektórzy wrócili do Polski, a niektórzy emigrowali do Ameryki, do Kanady, ale jednak duża część jednak pozostała tutaj w Anglii i trzeba było właściwie szukać pracy, a wtedy o pracę było bardzo trudno. Byli bezrobotni, dlatego że ci Anglicy, którzy przeszli już do cywila, też nie mieli pracy. Kwestia była właściwie, kto ma pierwszeństwo. Więc oni, oczywiście nazwani byliśmy jako bloody foreigners. Nie można tego przetłumaczyć na język polski, ale to jest tak jak gdyby no, przekleństwo, które właściwie niepotrzebne. Więc taki był właściwie atmosfera taka była dosyć taka jakaś nieprzyjemna.